Radio Wrocław Kultura. Walentina Watutina i Wiktoria Watutina w, w studio Radia Wrocław Kultura. Słuchaliśmy przed chwilą utworu pod tytułem Cheating Time z pierwszej epki. Projektu VW Project. Epka pod tytułem Feel You Want Some More. I tak, dlaczego VW? Pierwsza od Watutina, a drugie od Właśniewski. Stąd, stąd taka nazwa tego projektu. W studio dwie siostry. Dwie siostry, które wizualnie można na powiedzieć się różnią, ale jak za chwilę usłyszycie Wiktorii, to głosy mają bardzo podobne. I to też jest zastanawiające, bo jeżeli chodzi o to. Jaką muzykę wykonują, czy w jakim śpiewie e, się trudnią, e, to Valentina przecież śpiewa blues, e, a Wiktoria zajmuje się śpiewem operowym. I jest to niezwykle ciekawe, jak to się stało, że e, dwie muzyczne siostry poszły w tak dwie różne strony. E, in the studio Radio Wrocław Kultura we have two sisters, Valentina and Wiktoria Watutina. Both of them are musicians, e, but they perform in absolutely different music genres, and this is uh, e extremely interesting for me. How how did it come then that one of you is a blues musician, and the second one, Victoria, is an opera singer? Hi, hi. This is Victoria talking. Thank you for having me as well. Well, I would say that we come from uh, the same. Uh, uh, Apartment, uh, listening to the same sort of music and genres, uh, all together with uh, all our family. And I am also a fan of uh, uh, jazz and blues and rock and jazz rock music and soul as well as uh, you know all the um, beautiful uh, music. <laughs> but uh, I don't know where did it come from. Uh, starting from the very childhood, uh, I remember. Uh, 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 being very um, into classical music and opera, especially opera, because I was, I would say, frozen or uh, perplexed by these uh, radio programs, uh, which were uh, very popular during my childhood in Ukraine. Uh, I was shocked uh, by the mm, beauty and power of uh, human voice, and I and I and I've always wanted to um explore my uh physical uh, abilities as well as artistical uh, uh, artistic uh, i do uh, blues and jazz uh, but privately uh, i i've chosen uh, just uh, I've just chosen opera uh, uh, as a professional path for me. Wiktoria mm -hmm. e, mówiła o tym, że wyrastały wspólnie w jednym mieszkaniu, e, słuchając tej samej muzyki, będąc to, o, o, to, otocz, otoczonymi e, to, tymi samymi gatunkami muzycznymi I, e, i były to i jazz, i blues, i rock, i, um, i jeszcze innego rodzaju gatunki. E, przy czym Wiktoria mówi o tym, że ten gatunek E, czy ten rodzaj muzyki, który zachwycał ją najbardziej, e, to była muzyka klasyczna i właśnie śpiew opiero, e, operowy, który wprawiał ją w zachwyt, sprawiał, że momentami była jak zamrożona. E, i, I tak bardzo szoko, szokowały ją umiejętności e, czy możliwości głosu e, człowieka, e, że wybrała tę, tę drogę dla siebie. And also, I regret my sister's decision not to try herself in Wiktoria <laughs> <don't. laughs> powiedziała też to, to z poprzedniego też wejścia, że prywatnie śpiewaj blues i jazz, ale, ale żałuję że jej siostra w, 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 Valentina nie podjęła się próby, chociaż próby śpiewu operowego. Actually, we, we are we are having this um, crazy idea of singing uh, together once uh, a duet from *Lacmé* by uh, uh, Delibes, uh, this duet of flowers, uh, the famous the hit. Uh, one uh, maybe someday we will we will do that it's, it's really uh, risky and crazy but i think we can we can do it we we can handle the uh, difficulty of, of this duet Wiktoria hmm. uh, victoria mówi o tym że miała kiedyś taki szalony pomysł żeby wspólnie wykonać utwór uh, what was the title uh, duet uh, duet kwiatów z opery uh, deliba lakme lakme I, a może kiedyś to się wydarzy. Trzymamy kciuki. <laughs> Valentina, and your story? My story sounds very similar to Victoria's. <laughs> However, I have a different angle uh, that I would like to um, show over here. What happens is that I am a younger sister, so that most of the things that I'm experiencing are due to the fact that somebody else, Have been the person who made a decision what it is that we're listening to, which I don't mind at all, but it actually does inspire me to know that this is something to follow, something to listen to. So I would want to say it's probably Vika's biggest accomplishment in terms of what it is that we were listening to at home because I was the one following her. Mm -hmm. e, Valentina mówi o tej swojej perspektywie jako młodszej siostry. Nos, młodszej siostry, która podążała za wybora, wyborami muzycznymi swojej starszej siostry Wiktorii e, I stąd to jest wielkie dokonanie Wiktorii, e, e, że Walentynie też taki, e, że, że za nią podążała, tak? Czy, czy, że, e, czy że za tymi wyborami też, też szła i że jej się to podobało, czy ją o to ciekawiło? It uh, seemed to me that this was the only way to go. To to This is the default setting. This is how it is. E, wydawało się jej, że to jest jedyna możliwa ścieżka, którą należy iść. I'm sorry. No, I actually am very thankful for that. Tak, Wiktoria przeprasza, a Valentina mówi, że jest bardzo wdzięczna za to. Right. Okej. Okay, uh, but is your family family of musicians, or it's only two of you who are musicians? Pytam o to, czy ich rodzina jest muzyczna, czy tylko to nawet wie są muzyczkami? Um, our f parents have nothing to do with music. Neither do our grandparents. I'm sorry, Mama. <laughs> but uh, there is three of us. Between us, there is also a brother, who also turned out to take part in musical scene in his life. He plays the guitar and other musical instruments, and he sings. Uh, he used to have a band when he was in Kiev. There is a lot of him in my life as well as the person who constantly played and practiced. Uh, we always thought that it was <laughs> and in my room, <laughs> that it was a little too far with the way that he would want to get something to the excellent level, whereas we already know it by heart without playing the guitar. Yet he was the one who succeeded to win the guitarist competition of Ukraine. So that that means that he would sit down and practice and not care about whatever is happening around him. To bardzo ciekawe, co Walentina mówi. Oprócz tego, że e, ani rodzice, ani dziadkowie e, czy babcie nie, nie mieli, nie miały żadnego, e, można powiedzieć, kontaktu z muzyką oprócz jej słuchania, czyli nie, nie zajmowali się się muzyką. Ale e, pomiędzy Walentiną e, a Wiktorią jest jeszcze ich brat. E, Max, który jest gitarzystą. W związku z tym w domu też było bardzo dużo prób grania na gitarze. Tutaj Wiktoria się zaśmiała, że też w jej pokoju często się to odby odbywało. No a w związku z tym, że faktycznie był zdeterminowanym mocno muzykiem, to tych prób było bardzo dużo. I przyszedł moment, że dostał nagrodę gitarzysty Ukrainy. Tak, gitarzysty, Ogólno, ogólnokrajową. Ogólnokrajową tak. Nagrodę gitarzysty Ukrainy. I was a very um, uh, happy, I guess, uh, to say that it's been a few of the shows that he participated with me in Wrocław here. Whenever he would be coming to visit, I was trying to um, get us some gigs or he would be replacing somebody who wasn't there. And it was already in us being adults. This is a beautiful part where we no longer. Feel like it's any way of competition. Mm -hmm. I to wielkie szczęście, Walentyny, że ile razy brat Max tutaj odwiedzał ją we Wrocławiu, to dołączał do jej zespołu i, i wspólnie z nią występował na scenie. No i to jest też niezwykłe doświadczenie, że już w tym dorosłym życiu mogli grać wspólnie i w żaden, w żaden sposób nie była to rywalizacja. Słuchamy kolejnego utworu teraz i będzie to Everyday I Have the Blues.